Kim byli koledzy i koleżanki, które wzięły udział w powstaniu? Koleżanki i koledzy podczas powstania, mówimy o powstaniu w getcie, ja rozumiem. Byli ludzie, którzy dla mnie w zasadzie, ja ich poznałem bardzo krótko, na kilka miesięcy w ogóle myśmy się znali, żeby odpowiedzieć tak, tak jak było w rzeczywistości. Ja ich poznałem nie wszystkich razem, ale część poznałem jakieś pół roku temu, to byli najstarsi, znaczy, których, a potem byli inni. Zdążyłem być z nimi 2 miesiące, 3 miesiące. I to wszystko. I wybuchło powstanie, jak my wiemy, że wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Ja pierwszych zapoznałem się pod koniec 1942 roku, potem poznałem innych tuż przed samym powstaniem, kilka tygodni przed tym. A czy wie pan, co się z nimi stało po powstaniu? Co się z nimi stało? Ja wiem dokładnie. Ci, którzy byli w grupie tej, które wyszli w końcu z getta, było ich niewiele, kilkadziesiąt osób wszystkiego. Potem wojna się toczyła do końca 1944 roku. W zasadzie, że mówimy o Warszawie, to Warszawa została zwolniona 17 stycznia 1945 roku. I ci ludzie przeważnie byli w lesie, bo nie mogliśmy znaleźć dla nich miejsca w Warszawie. To było bardzo trudno. Znaleźć miejsce u kogoś, Polaka, chrześcijana, który by zgodził ich utrzymać, a to nie było zupełnie proste. Ja to mówię poważnie, ja nie mam żadnych pretensji do żadnego Polaka, który bał się przechować Żyda w domu, bo groziła mu kara śmierci jemu i całej rodzinie. I to nie opowiadania, tylko tak było w rzeczywistości. Mogę wam powiedzieć o jednym przypadku, gdzie byli rodzice i 5 dzieci, przetrzymywali w tym wypadku 7 Żydów u siebie. To było na wsi, nie pamiętam, jak się nazywa ta wieś, ta miejscowość. I ktoś ich zdradził z Polaków w tym małym miasteczku czy wsi. I przyszli Niemcy, zabili dzieci na oczach rodziców, potem zabili rodziców. Pierwsi oczywiście byli Żydzi, zabili wszystkich, nikt nie został. Także przechować Żyda to był wielki, wielki problem. A z drugiej strony byli ci, którzy wskazywali na Żyda. Jak na ulicy, on żadnemu Polakowi nie groził. Łapali policjanta granatowego albo Niemca, który było ich pełno w Warszawie. I to wystarczyło, żeby... A Niemiec miał prawo zabijać Żyda. Właściwie każdy miał. Żyd był dla Niemców bezbronny, nic go nie broniło. Można było z nim zrobić, co się chce. A jak narodził się pomysł powstania w getcie, w takich dramatycznych warunkach?
Proszę pani, w chwili, kiedy upewniliśmy się, że Niemcy naprawdę mają zamiar wyniszczyć, zlikwidować zupełnie aż do ostatniego Żyda, i dowiedzieliśmy się, znaczy po sprawdzeniu, nie, że ktoś opowiadał, ale wysłaliśmy kogoś za pociągiem, który jechał do Treblinki, i ten człowiek wrócił i opowiedział, co wiedział. I co on wiedział, to dwie rzeczy, których Niemcy nie mogli ukryć. Nie mogli ukryć dymu, bo to było w lesie, te krematorium i to wszystko. I nie mogli ukryć zapachu palących się ciał. I wtedy byliśmy przekonani, że to, co się dzieje, czeka nas. Ja mówię teraz w swoim własnym imieniu. Ja chciałem sobie wybrać śmierć lżejszą, wygodniejszą, jeżeli można mówić w ogóle o wygodnej śmierci. Śmierć to jest śmierć, ale jednak w komorach gazowych to jest to okrutne. I to wszystko. A czy ktoś z powstańców łudził się, że jednak to powstanie coś może zmienić, że może jednak przeżyje? Ja sądzę, że nie było żadnego złudzenia. Nie znam takich w ogóle. Ja wezmę siebie za przykład. Ja nie byłem jedyny, który tak myślał. Wiedzieliśmy, co nas czeka. Człowiek nie pracuje, nie zarabia. Ciasnota w getcie. Ludzie spuchnięci z głodu. Z drugiej strony ludzie, tak jak Zapałka, schudli. I wiedzieliśmy dokładnie, co nas czeka. Nie było żadnego sensu, żeby dać się złapać i pójść do komory gazowej, bo na ile wiemy na dzień dzisiejszy, to wiemy, że tam śmierć trwała, ludzie się dusili jakieś 15-20 minut. To jest coś okropnego, bo jak człowiek się go zabija kulą, to trwa sekundę i już człowieka nie ma. Także to było jasne, że człowiek wolał, jeżeli już umrzeć, to wybrać sobie tą śmierć jak najwygodniej. Pan się znalazł po aryjskiej stronie, prawda, w czasie powstania. Tak. I jaki był pierwszy obraz, który pan pamięta? Z powstania? Nie, ja byłem w getcie, ja wyszedłem 1 maja z getta, znaczy o 19 wybuch powstania w getcie. To byłem prawie 2 tygodnie. Jak wyszedłem, to już były próby wyjścia innych. Przełożoni wysyłali ludzi, bo widzieli, że nie było żadnej w ogóle myśli, że my możemy pokonać się Niemców. Nikt o tym nie śnił. Nie z początku i nie później, bo wiedzieliśmy, co się dzieje w Europie, że Europa prawie cała została zajęta przez Niemców.
odnosili się do Żydów najgorzej. Żyd był na pierwszym miejscu do stracenia. Także nie mieliśmy co stracić właściwie. Tylko to, że zaoszczędzić sobie męczarnię komorze gazowej. To wszystko. A jaki był obraz z getta, który pan pamięta wciąż tak w sposób, który wraca do pana jakoś? Proszę pani, to było coś strasznego. No naprawdę nie ma... Ja nie znalazłem dotychczas wyrażeń, które mogą wyrazić to, co było w getcie. To było nie do pomyślenia. No. Coś strasznego. Nie z tego świata w ogóle. Także nie, że to się opowiada, było tak, było inaczej. To, co było, ludzie umierali, leżeli na ulicach. Nikt nikogo nie obchodził. Potem tyfus, epidemie. Jedno jedyne, co mogliśmy zrobić w danej sytuacji, to przeciwstawić się jej, wiedząc, że w końcu drogi czeka na śmierć. Pewna. To była ta jedna pewna rzecz. A kiedy już był pan po aryjskiej stronie, jak się w ogóle pan wydostał? Ja się wydostałem przypadkowo, żeśmy znaleźli miejsce, tunel ktoś przygotował, nie my, nie nasza organizacja, z jednej strony ulicy na drugą. Znaczy jedna, były takie rzeczy, mur przechodził z jednej strony albo w jezdni, z jednej strony aryjska strona, z drugiej strony getto. I myśmy znaleźli takie miejsce. Ja wyszedłem 1 maja. Data, którą się pamięta. Nie mylę się w 100%. I mnie się udało wyjść. Szedłem jeszcze z jednym kolegą. Widzieliśmy tam a propos, jak żeśmy przeszli przez ten tunel, zostaliśmy, była noc oczywiście, i zostaliśmy aż do świtu rano, bo nie wiedzieliśmy właściwie, gdzie jesteśmy dokładnie. No i w pewnej chwili jeden z lokatorów tego domu, dom był zajęty przez Polaków, tam mieszkali. Ktoś wyszedł z jakiegoś mieszkania i jak nas zobaczył, to się cofnął z powrotem. Ja zacząłem do niego, zatrzymałem go rozmową. Bo on się tak przeląkł sobie, wyobrażałem, jak ja wyglądałem w jego oczach. Widocznie coś nie z tego świata prawie. No i on zatrzymał się i powiedziałem, słuchaj, ja teraz wyszedłem z getta, nie ukrywałem. Nie powiedziałem mu, że jestem Żydem, oczywiście. Powiedziałem mu, że wszedłem do getta przed powstaniem, miałem różne interesy z Żydami wewnątrz i teraz mi się udało umknąć stamtąd. No i on nam powinszował ładnie, że te, i dał nam dobre rady, żeby nie wyjść, bo co mieliśmy w zamiarze zrobić, zejść na dół przez bramę i wyjść. I on powiedział, w żadnym wypadku nie idźcie tam. Właściwie on nie oczalił życie. To mi wystarczyło. On powiedział, stoją Niemcy, natomiast jest dziura
w sąsiednim domu, idź się tam i tam będzie wam o wiele lepiej i wygodniej. I tak żeśmy zrobili. I wyszli stamtąd, ale co? Wyszli stamtąd, byli szmalcownicy, chłopaki, którzy siedzieli i czekali na Żydów, żeby ich oddać ręce Niemców albo im zabrać wszystko, co mają i czego nie mają. I mieliśmy wielkie szczęście, jednym słowem, bo takie rzeczy nie można planować z góry w ogóle, bo człowiek w ogóle nie wie, co go czeka, do czego ma być przygotowany, ale udało nam się i udało nam się potem uciec im. Bo oni dowalili się na nas, akurat nadjechała jakaś taksówka, ciężarówka. Im się uczepili z tyłu, ona jechała prędko, a oni nie zdążyli dalej. I potem żeśmy skoczyli i ten, który chodził, szedł ze mną, w tym zadaniu brał udział, to on mnie właściwie zaprowadził do jego znajomej Polki, której ja nigdy nie zapomnę w życiu. To Anna Bąkalska, jej siostra Marysia Sawicka. I potem poznałem ich siostrzeńca Stefan Siewierski. No wszyscy ludzie, gdyby nie oni, nie wiem, gdzie bym był. Byłem tam kilka tygodni u tej pani. Mieszkanie, ćwierć tego ogrodzenia, ćwierć to może będzie za dużo, jakieś 35 metrów. Spał na podłodze, byłem szczęśliwy, że jest miejsce na podłodze. No i oczywiście, że chciałem wyciągnąć swoich kolegów ze środka. Wiedziałem, że jest kwestia dni, że nikogo nie będzie. No to nie bardzo było możliwe. Jak przejść z powrotem, jak ich wyciągnąć, to cała operacja to... Koniec końców, co ja mogę powiedzieć? Wielkie szczęście. Może więcej niż rozumu. No, prawdę, nie? Prawdę trzeba powiedzieć. Były nieprzewidziane rzeczy. W końcu nam się udało i z 8 na 9 ja wróciłem do getta z powrotem i szukałem i nikogo nie znalazłem. I też byłem w rozpaczy, nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. No, jak nie ma nikogo, to nie ma nikogo, kogo można ratować, jak go nie ma. Oni widocznie, to idzie tak. Oni widocznie myśleli, że jak ja nie wróciłem przez tydzień czasu, to mnie już nie ma, że na pewno zostałem zabity przez kogoś. Ale oni nie rozumieli, tak samo jak ja nie rozumiałem, co mnie czeka po aryjskiej stronie. Byliśmy zamknięci, jak człowiek w więzieniu, nie wie, co się dzieje poza więzieniem. A jakie było właśnie pana pierwsza myśl, czy pierwszy obraz, który pan zobaczył po wyjściu na aryjską stronę? No po wyjściu na aryjską stronę widziałem inny świat. Wszystko normalnie funkcjonuje. Ludzie siedzą w kawiarniach, ludzie są w restauracjach, są zabawy. No, tak normalnie jak człowiek jest, powinien żyć i żyje. A ja się rozwijałem, jak osiągnąć jakieś środki, jakiś kontakt z ludźmi, żeby móc zorganizować i wyciągnąć tych ludzi z tego piekła. Nie miałem żadnej pewności, że to mi się uda, ale
nie mogłem sobie pozwolić na coś innego. Znaczy, mam na myśli, że nie zrobić nic. A propos, ten mój przyjaciel nazajutrz zostawił mnie i poszedł. Nawet mi nie powiedział, że on idzie. Zostałem sam. I zacząłem szukać. Latałem jak, ja wiem, mówimy, wściekły pies. Wie, co robi, tak ja wiedziałem. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co ma, od czego zacząć, gdzie zacząć. No i w końcu trwało kilka dobrych dni, bo ja wróciłem z 8 na 9. I potem, jak już w końcu znalazłem grupę ludzi i posłałem od razu z powrotem swojego najlepszego przyjaciela, którego miałem w tej grupie, żeby wrócił, przyprowadził resztę. Trwało znowu jakieś 2 dni. 10 maja byliśmy już mniej więcej, wszystko było zorganizowane. Mieliśmy do pomocy jednego z faceta, się nazywa chyba Gajek, myśmy go nazywali Krzaczek. I on nam pomagał, siedział, zamówił ciężarówkę, siedział przy szoferze, kierowcy. Tamten chciał uciekać, jak widział, powiedział, że będzie przewoził meble, trzeba zabrać. Jak ten kierowca widział, jakie to są meble, chciał uciec. A on siedział obok niego i nie dał mu oczywiście. Był uzbrojony i chyba pokazał mu, że nie ma żart, że musi czekać, aż wszyscy wyjdą. No i w końcu nie wszyscy wyszli też. Też była druga tragedia, ale której ja jestem winien właściwie. Bo ja, jak już spotkałem grupę pierwszą wewnątrz, będąc jeszcze wewnątrz tam, w tych kanałach, powiedziałem im, że w żaden sposób nie oddalać się. Wszyscy mają czekać pod tym samym włazem, skąd ja wychodzę. Się mnie od razu pytali, masz samochody, masz to, masz tamto. Mam czyściuteńko na świecie, ale róbcie tylko to, co ja wam mówię. Stójcie pod tym włazem i ja się z wami skontaktuję, co zrobiłem. Podszedłem tam, te włazy mają takie wąskie szpary, żeby ten zapach stamtąd wychodził. Rzuciłem im karteczkę, że przede wszystkim ja chciałem wiedzieć, czy wszyscy już przyszli, powiedzieli tak. Oni mnie pytali, kiedy, ja mówię jutro, ale na jutro nie mogłem nic zrobić. Dopiero trwało jeszcze jakieś 23 czy 48 godzin, czekali na dole. Jedno jedyne, co udało mi się zorganizować, to trochę jedzenia, jakiejś zupy, które można było tam przygotować w jakimś miejscu i spuścić im do środka, bo ludzie byli wycieńczeni, na skraju śmierci. I czekali, nie mieli innej rady. W międzyczasie, co się stało, to że grupa tych bojowców, było nim bardzo niewygodnie, bo jak może być wygodnie stać w tym srodzie i w tym wszystkim. Ktoś im zezwolił z dowództwa, że mogą pójść do innego bocznego kanału i tam czekać. To był wielki błąd.
jak otworzyliśmy klapę i zaczęli wychodzić, nikt więcej nie wychodził. Ja podszedłem, schyliłem się wewnątrz i wołałem, czy jeszcze ktoś jest, nic nie odpowiadał. Dałem rozkaz temu szoferowi, żeby jechał, znaczy jechał, wyjechał z Warszawy właściwie. Warszawa nie ma dużo lasów naokoło siebie, trzeba tam gdzieś znaleźć jakieś miejsce. Więc w końcu odjechaliśmy. Wie pani, gdzie to było? To było na ulicy Prostej. Prosta, ta ulica istnieje. Nie w tej samej postaci, ale istnieje. To była na ulicy Prostej pod 51 albo 3 albo 5. Jest tam Władz, jest tam jakiś pomnik teraz, który komisja właściwie, ktoś o tym pomyślił, chciał im postawić pomnik i zrobił to naprawdę coś niebywałego, bo ja na pewno bym nie mógł tego zorganizować. A pan jest uważany na świecie za bohatera. Jak pan ma do tego stosunek? Proszę pani, kto chce mnie nazwać bohaterem, to jest jego sprawa. Ja uważam, że ja jestem, nie uważam siebie za bohatera, powiedzmy tak. Uważam, że jestem człowiekiem, który wie, że jak inny, drugi człowiek jest potrzebna mu pomoc, trzeba mu ją dać. Nawet jeżeli to jest związane czasami z utratą życia. Bo inaczej, czym się różni człowiek od, ja wiem, zwierzęcia, jeżeli nie to. A czy jest coś, co chciałby pan przekazać dla następnych pokoleń, dla pokolenia pana synów, czy nawet pana wnuków? To, co ja im mówię. Przede wszystkim, ja mówię wszystkim, nigdy nie można, nie trzeba i nie wolno tracić nadziei. To może pani mi powie, że to zwykłe szczęście. Okej, dobrze, bo ja wiem, ile razy ja byłem niebezpieczeństwa, a śmierć była ode mnie milimetr. Nie jeden raz, kilkakrotnie. Ostatnim razem to było na ulicy, no teraz zapomniałem, no nieważne jakiej ulicy, ale ktoś doniósł i było gestapo i chyba mam tutaj to zdjęcie przypadkowo, bo ten syn tego pana, tak mam, przyniósł mnie to. To jest Pokropek. Ten pan został zabity, to była jego córka i on miał jeszcze syna. O, napisane z Alei Waszyngtona. Teraz wiem, gdzie to było. Ja nie wiem, tak szpicel gestapo jakoś udało jemu się wejść do szeregu podziemia polskiego. On wykrył tego Stefana Pokropka, to był on. I to była jego córka. A ona, kiedy przyszło gestapo, ja byłem wewnątrz domu u niego, on był w domu, był tam chłopak Żyd i była ta dziewczyna.
jego córka. I ja go prosiłem, nie ma dużo czasu, walą w drzwi i oni głupio się zachowali, na moje szczęście. Powiedzieli gestapu, przez drzwi. Ja mówię do niego: Stefan, nie otwieraj, czekaj chwileczkę. Mieliśmy pełno broni rozłożonej na podłodze i ten człowiek leci do drzwi od razu otwierać. Nie wiem dlaczego. A ta dziewczyna, ja widzę, ona leci do okna, wysoki parter. Ja od razu za nią, ona w lewo skręciła, ja w prawo i kule świstali nad duszami. Udało mi się uciec. Jestem tutaj dzisiaj. Ale skoczyliście państwo, czy... Słucham? Skoczyliście przez okno, czy... Nie słyszę. Czy państwo, jak się pan uratował wtedy, czy skoczyli państwo przez okno? Tak. Skoczyliśmy przez okno i żeśmy zwielek, każdy jeden w jedną stronę. Mi się udało. Potem spotkałem tego samego, którego podejrzewałem, że on współpracował z gestapo. Widziałem go jeszcze dwa razy i uciekłem. Krzyczał do mnie z daleka. Miałem jakieś wątpienia, on siedział pomiędzy... w samochodzie otwartym niemieckim między dwoma Niemcami. To było na ulicy Wolskiej. Krzyczał do mnie z daleka, ręce do góry. Ja zamiast rąk do góry wziąłem nogi do góry i uciekłem. I ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Jak czuje się pan dzisiaj na obchodach bez Marka Edelmana? To teraz pan reprezentuje bojowców z getta. No to jest normalna sprawa. Co w dniu, kiedy żeśmy się urodzili, wiemy już, że mamy umrzeć kiedykolwiek. To co? To się przestanie żyć? Wola życia u ludzi, ja sądzę, jest bardzo mocna. I człowiek chce żyć, bo to się urodził, żeby żył i żeby miał przyjemność, żeby rodził dzieci, ja wiem co. Ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy, po co ludzie potrzebują tyle pieniędzy, ci miliarderzy. Naprawdę, ja teraz nie żartuję zupełnie. Co się z tym staje? Zostawia wszystko po sobie i... Idzie, zakopają go w grobie jakimś i tam leży spokojnie. To jest pokropek, a to jest jego córka. Wszystko zależy od młodzieży, jak ona poprowadzi dalej świat. Bo myśmy skończyli już swoją karierę na tym świecie. Jeżeli będą się zachowywali tak jak podczas wojny, to bardzo źle. Jak wyciągną z tego jakieś wnioski, będą uważali, że każdy człowiek na dwóch nogach jest człowiekiem i tak będzie działał, to będzie dobrze. Chyba, że będą tylko ludzie na dwóch nogach, co prawda, ale zwierzęta.